Witam wszystkich. No, moi drodzy parafianie, chwilę mam czasu. Mogę zrobić trzeci odcinek z serii Portale Wszelakie. Czyli badziewie współczesnych czasów. Leje okropnie. Pogoda jest fatalna na dworze. No, ale w końcu musiało się popsuć, tak? Za długo było dobrze, także nie ma co się dziwić. No słuchajcie, kontynuując ten temat, który zacząłem jakiś czas temu, dzisiaj może parę słów od ojca prowadzącego w sprawie tego, jak na tych portalach szanowni państwo, czyli panie i panowie, eksponują się, tak? Jaki, ja wam tylko wytłumaczę taki modus operandi, co jest bez sensu według mnie. A wy sobie sami tam przemyślicie, czy to jest dobry kierunek, czy to jest zły kierunek, czy warto posłuchać mnie, czy nie warto posłuchać mnie. To każdy według swojej interpretacji już później wyciągnie jakieś wnioski. Ja uważam, tak jak powiedziałem w poprzednich odcinkach, że 95% czasu spędzonych na tychże przybytkach to jest czas całkowicie stracony. I teraz dołóżcie sobie taką sytuację, że kiedy macie 90% kontaktu z tymi ludźmi, no, stracone, no to chcielibyście szybciej troszeczkę, jakby to powiedzieć, żeby ukrócić ten czas, żeby nie marnować tyle czasu, żeby dojść do sedna albo dojść do kogoś rozsądnego, chociażby tylko i wyłącznie w dialogu, tak? Szybciej, aniżeli zabawa w ciuciu babkę. A według mnie, na przykład, takim pierwszym podstawowym przykładem jest to, że jak się tam już ktoś zapisuje, no to ja uważam, że powinien... Podstawowa sprawa dać swoje własne zdjęcia aktualne. Czyli jakaś tam bliska wizerunek twarzy, ewentualnie sylwetka, żeby druga osoba w miarę szybko, sprawnie zorientowała się, jak wyglądacie. Nie dodawanie zdjęcia w ogóle, robienie jakichś tajemnic, dawanie półtwarzy, wszelakie popisywanie się na tych zdjęciach, przeróżne, tak? I faceci, i kobiety mają tą samą niestety przypadłość, bo ja tego kompletnie nie rozumiem, chociaż domyślam się, że te popisywanie się, w cudzysłowie oczywiście, na zdjęciach ma swój określony cel. Bo na przykład, jeżeli kobieta daje zdjęcia w jakichś okolicznościach przyrody, gdzie widać, że jest na jakiejś wycieczce i widać, że na każdym zdjęciu jest gdzie indziej na wycieczce i jeszcze do tego dochodzi od pięknego lazuru morza po to, jak siedzi na jachcie, no to ja domyślam się i myślę, że się nie mylę tutaj, naprawdę. To nie chodzi o to, żeby wyeksponować się, że ona tam była i tylko i wyłącznie zaprezentować, jakby pochwalić się tym. Tylko tutaj jest taka odezwa do panów, którzy będą oglądać ofertę, że zobaczcie, jak ja żyję, jakiego życia ja oczekuję i jeżeli któryś z panów jest w stanie mnie zaspokoić w tym zakresie, to serdecznie zapraszam. To jest moje zdanie i myślę, że się absolutnie nie mylę. Nawet jeżeli jakiekolwiek kobiety mające takie zdjęcia to by zaprzeczyły temu, to tylko zaprzeczą w formie fałszu, bo taki jest przekaz. Bo dla mnie, jeżeli ktoś chce poznać kogoś, no to raczej chyba powinien pokazać siebie, powiedzmy, z normalnej strony, bez tych anturaży związanych z jakimś nadmiernym blichtrem. Tak samo dotyczy to panów, czyli eksponowanie się przy jakichś samochodach, wiecie panowie, z zegarkami tureckimi, które kupiliście za 150-200 zł, które imitują zegarki za kilkanaście tysięcy złotych, jest słabe według mnie. Czy przypinanie wszelakie jakieś tam z gołą klatą, no ja nie wiem, mnie się wydaje, że to nie ma sensu, chociaż z drugiej strony możliwe, że to trafia na podatny grunt takich kretynek, które to po prostu niby nie chcą na to patrzeć, ojojoj, jakie to jest złe i niedobre, a tak naprawdę to tylko i wyłącznie tego szukają. Ja mam wrażenie, że to jest bez sensu osobiście, że chyba jeżeli komukolwiek zależy na tym, żeby kogoś poznać, to ja bym prezentował się sotę. To jest moje osobiste zdanie. A tak jak mówię, dotyczy sprawa tych zdjęć, w jakiej one formie mają być, no to tam, gdzie nie ma w ogóle zdjęcia, jedyne tłumaczenie jakieś minimalne, które jestem w stanie zrozumieć, to, że ktoś wykonuje jakąś funkcję publiczną i istotnie jest to, no, dosyć problematyczne, jakby gdzieś tam na jakimś portalu zobaczyli współpracownicy, no jestem w stanie to zrozumieć, tak? Ale jednocześnie nie dając zdjęcia, no to ucinacie sobie tą możliwość, no bo wiele osób nie klika w ogóle w taki profil bez zdjęcia, tak? Dlatego to ja uważam, że to jest takie
nie dosyć, że w tym gąszczu tych ludzi jest mnóstwo śmiecia, wprost powiem, no to jeszcze w tym, że w tym wszystkim odcinacie sobie możliwość jakby kontaktu z kimś rozsądnym, bo jeżeli ktoś raz was odrzuci, no to jest bezpowrotne odrzucenie, bez sensu jakby to... Ja uważam, że zdjęcie jest niezbędne, to jest moje zdanie i powinno się w jakimś sensie tam wyeksponować i no żeby ta druga osoba wiedziała, z kim ma do czynienia, tak? Nie dawanie zdjęcia, zabawa w ciuciu babkę, czyli takie przeciąganie, rozmowa bardziej pisana, aniżeli telefonowanie, to ja uważam też nie ma sensu, bo rozmowa pisana jest najgorszą z możliwych na początku tej drogi poznawania się. To jest stuprocentowo sprawdzone przeze mnie, że tam jest mnóstwo nieporozumień. Tam nie wiadomo, czy ktoś żartuje, czy ktoś śmiertelnie poważnie traktuje jakieś tam zdanie, które napisał. Minimum takie, ja uważam, minimum u dorosłych ludzi, no bo umówmy się, rozmawiamy tutaj o dorosłych już ludziach, tak? 30 plus 40, 50, ja nie wiem w jakim zakresie wiekowym się poruszacie, no to minimum uważam, to jest danie sobie wzajemnie numeru telefonu i podczas tego przekazania numeru telefonu przepięknie można zweryfikować drugą osobę, bo jeżeli wam rozmowa nie idzie przez telefon, nie ma paliwa, jak ja to mówię, druga osoba na rozmowę, nie wiem, ma tylko na minutkę, na dwie, maksymalnie na 5 minut, no to jak wy chcecie się porozumieć, jak spotkacie się na żywo? No to jest mało prawdopodobne, że tam coś odpali i nagle będziecie ze sobą fajnie się komunikować. Jeżeli rozmowa telefoniczna idzie i jest to coś fajnego, taka mięciutko to idzie, bezproblemowo i gładko, no to uważam, że może ta rozmowa trwać 5 minut. Oczywiście, że tak, ale już wiadomo, że jakby jest dobra zajawka na to, że podczas spotkania na żywo będzie dobrze albo będzie szansa, że będzie dobrze. Ja bym to wszystko, uwierzcie mi, te cierpienia związane z tymi osobami, których nie chcielibyśmy tutaj spotkać, czyli tak jak powiedziałem, te 95%, ja bym błyskawicznie to weryfikował, ale nie weryfikował, jak panie wyrobicie na podstawie dwóch zdań i napisanych, no to jest kompletnie bez sensu. Brawura, to tutaj ja bym powiedział, jest najgorszy grzech kobiet na tych wszelakich portalach. Co mam na myśli brawura? Już odpowiadam. Brawura, czyli to jest takie podejście z buta do każdego zawodnika, jakiego się tutaj spotyka. Takie podejście na zasadzie, że jak tam spotkałam 10 idiotów, którzy na dzień dobry proponowali mi seks, a jeszcze 7 z nich wysłało kindybała na starcie w postaci zdjęcia, tak? No to jest ze strony tych panów niezmiernie słabe, ale wy nie możecie też traktować każdego kolejnego napotkanego absztyfikanta tutaj, że to jest tego typu historia i to samo będzie prezentował, no bo... Ja domyślam się, że to jest uciążliwe. Panowie, teraz apel do was. No, ja rozumiem, że wy chcecie po taniości sobie skorzystać, tak? Żeby nie powiedzieć brzydkiego tutaj słowa. Ale ludzie, no pomyślcie, tak na surowo pomyślcie, czy to ma sens, takie dojście do celu? Nie, ja uważam, że absolutnie. Nic nie wskuracie, prymitywnie tylko się zachowujecie i panie... W zasadzie, ja wam powiem, jedyne na kogo jesteście w stanie natrafić, to na mega słabe ogniwo jakieś damskie, nie wiem, jakaś, już nie będę mówił, nie będę obrażał, ale coś naprawdę bardzo słabego. Nikt nie pójdzie na wasze, na wasze wypociny w stylu, że wy od razu uderzacie prosto z mostu, czego oczekujecie i eksponujecie swoje genitalia. Szokiem jest dla mnie to, że mężczyźni, w ogóle mężczyźni, tak, 30, 40, 50, myślą tymi kategoriami, że jeżeli coś między nogami im zwisa, jakiś kawałek flaczka, nawet jeżeli on się w pewnym momencie napełnią się ciała jamiste i on się poruszy, że to jest coś tak imponującego, że jak pochwalicie się jakiejkolwiek kobiecie, to kobiety majtki przez głowę będą ściągać i jakby i będą zachwycone tymi, od razu pójdą z wami gdzieś tam w krzaki czy gdzieś, no bo nie wiem, bo jak domyślam się, że jeżeli chcecie to zrobić po taniości, to wy we łbie swoim macie krzaki albo kibel, jakiś szalet miejski, bo to jest, no naprawdę, to jest bardzo słabe. Rozumiem, że was nie stać na prostytutkę w domu publicznym i szukacie frajerek na tych portalach wszelakich, ale ja uważam, że jakbyście się postarali, zrobili kultury troszeczkę i trochę anturażu takiego naprawdę przyjemnego, to nie jedna pani faktycznie by z wami poszła tam, gdzie wy oczekujecie, ale by było to w zupełnie innych okolicznościach i to by miało jakiś sens i jakąś kulturę, bo to jest do zrobienia, ja uważam, to jest do zrobienia, ale nie tym stylem, jaki wy prezentujecie. Nie tym stylem, że wy na dzień dobry oferujecie, bo informacje podajecie, ja mam
penisa. Ojej, rany boskie. Co do, mam penisa i będę tym penisem robił to, to i tamto i siamto. Takich rzeczy to lepiej nie opowiadać, tylko faktycznie jak już przyjdziesz do czego, to działajcie, panowie. Ja wam życzę, żeby wam to wychodziło jak najlepiej, ale przeważnie statystyki mówią, tak mi się wydaje bynajmniej i tak słyszę od kobiet, że ci co dużo, jak to się mówi, krowa co dużo, dużo ryczy, mało mleka daje. I to samo tu się potwierdza prawdopodobnie w tych opowieściach. Po prostu jesteście napompowani tą erotyką wszelaką i tylko i wyłącznie chyba chcecie uzyskać przez telefon te swoje pobudzenie. Nie do końca jesteście przygotowani na kontakt taki fizyczny i kończy się to na opowieści dziwnej treści. Nie róbcie tego, bo to nie ma sensu, bo później po prostu przez was, przez takich knurów, przez takich ogrów, przez takich paździerzy po prostu, którzy eksponują właśnie to, co mają pomiędzy nogami, to te panie są zdegustowane tym towarzystwem męskim i ja się wcale autentycznie w jakichś momentach nie dziwię, tak? No bo ile można przyjąć informacji, będąc na portalu jakimkolwiek, że tylko jestem zainteresowany, żeby cię przelecieć. No, te panie też mają jakąś granicę wytrzymałości i później się nie ma co dziwić, że one z nikim nie chcą korespondować albo każdego pana traktują z buta. Także panowie, wyciszcie się inną drogą, troszeczkę kultury, trenujcie, bo to jest dobre miejsce też do trenowania, ale kultury, a nie chamstwa, bo chamstwo to co wy trenujecie? No trenuj tylko i wyłącznie, pogłębiacie swoje zachowanie żałosne i to do niczego nie prowadzi, bo w życiu codziennym się okazuje, że jak wy natkniecie się na kobietę, która faktycznie byłaby może wami zainteresowana, odwiezwiecie gębę, no to pożal się Boże, tak? No tylko i wyłącznie ręce załamywać. Także jest fajna okazja do tego, żeby na tychże wszelkich miejscach portalowych poćwiczyć, ale kulturę, ale jakieś zachowanie takie naprawdę, które jest pożądane tutaj, tak? Bo ja nie mówię, żeby każdy poszukiwał tutaj żony czy męża i tak dalej, ale no trochę kultury. Ja teraz w większości poświęciłem teraz czas mówiąc o mężczyznach, ale niestety kobiety mają inne grzechy, bo faktycznie, że one na tychże portalach grzechy kobiet są inne, ale też słabo to wypada. No, panie, też się nie dziwcie, że to jest taki krąg wzajemnej adoracji. Tak, panie mówią, że my się tak zachowujemy, bo panowie są tacy. Panowie pewnie też powiedzą, no dobrze, ja tak robię, bo panie są takie. I taki wzajemny krąg syfu, tak? Jeżeli sami nie będziemy siebie kontrolować i sami nie będziemy tam wnosić jakiejś kultury, no to ta obecność tam jest tak żałosna, tak smutna i tak przygnębiająca, bo ja to samo przeżywam, tak? Że to się w głowie nie mieści, a można by było gdzieś tam jednak iść z kulturą, nawet w te rejony towarzyskie online. W tej chwili czasy są tak idiotyczne, no trzeba powiedzieć sobie szczerze i otwarcie, że ludzie są bardzo pozamykani. Na zewnątrz takie poznanie kogokolwiek jest trudne, tak? Bo to są wszystko w większości ludzie pozajmowani, żyjący w jakichś związkach partnerskich czy w małżeństwie. Ciężko jest przecież na ulicy, nikt na czole nie ma napisane jestem wolny, jestem wolna, proszę do mnie podejść, chętnie umówię się z tobą na kawę. No niestety tak nie ma. To jest smutne. Pchnięci ludzie zostali do tego, żeby pójść, no, dobrze by było według mnie, żeby wyszli na przysłowiową ulicę, nie tyle na ulicę, ale gdzieś do knajpy, do pubu, do dyskoteki i gdzieś tam się próbowali wzrokiem zebrać i to by miało sens, żeby ze sobą porozmawiać w cztery oczy na żywo. Internety to jest bardzo słaby rodzaj poznawania się, tam się wszystko dzieli od dupy strony. Może nie dosłownie tak od dupy strony, chociaż pewnie są tacy ludzie, którzy dosłownie tak to realizują, ale wiecie, jak spotykało się kiedyś kogoś na żywo w formie takiej na ulicy, gdziekolwiek, tak, jak ja było 20-25 lat temu, to ja nie musiałem się zastanawiać, a jak ta kobieta wygląda, a ile ona ma wzrostu, a jak ona się porusza, jak ona pachnie, czy ona jest czysta, czy ona, nie wiem, czy ona... No nie wiem, jak się odezwie, to obornik tylko z buzi wyskakuje. No, w zasadzie przy takim kontakcie pierwszym gdzieś kiedyś, to wszystko było od razu wiadome i tak naprawdę, jeżeli dwoje ludzi ze sobą gdzieś tam się do siebie uśmiechnęło, wymieniło wzrokiem i zainteresowało się sobą wzajemnie, no to pozostał już ten tylko i wyłącznie proces rozmowy, wzajemnej adoracji, ale w słowie, tak? Już mieliśmy z głowy sprawę wyglądu. Tutaj niestety wszystko się dzieje, tak jak powiedziałem, od dupy strony. Nie mamy zielonego pojęcia, jak to wygląda. Zdjęcia ogólnie są zawsze płaskie i zawsze są
lekkim przekłamaniem, ale dążmy do tego, żeby to przekłamanie było lekkie, żeby to było tak, że my naprawdę możemy sobie wyobrazić tą osobę taką, jaką ona jest, a nie robimy taką mistyfikację, jaką się robi na Facebooku, że ludzie dodają zdjęcia, filmy ze swojego życia, które pokazują ich naprawdę w takich nieprawdopodobnie przepięknych, nie dosyć, że okolicznościach przyrody, to jeszcze w takich sytuacjach miłosnych. Wiadomo, że tak ci ludzie nie żyją, no ale mają taką potrzebę eksponowania siebie właśnie w tym wydaniu. Zostawmy już to, że właśnie niech ta kumulacja tej iluzji będzie na Facebooku, a na tychże portalach, gdzie chcemy się poznać wzajemnie, włóżmy troszeczkę realiów, tak? A nie dawajmy zdjęć, na przykład panie dają zdjęcie, jak byłam 7 kilo mniejsza, albo panowie dają zdjęcia, kiedy jeszcze chodził na siłownię jeden z drugim, ale dzisiaj, no już od tego, że codziennie się wypije wieczorem 3 piwka, no to te, wiadomo, te Pepsol jest wydymany, bo do piwka, to wiecie panowie, że piwko samo w sobie jeszcze nie ma tragedii, ale do piwka włącza nam się ogromne ssanie i wtedy się wpiernicza wszystko, co tylko jest w zasięgu oczu. Lodówka to, kurde, aż chodzi. Także tutaj jest zagrożenie a propos piwa. Bębem wyskakuje, panie nie są zadowolone. No i później tak samo panie, jak dajecie zdjęcia, które zrobiłyście sobie 10 lat wstecz, albo jakieś filtry użyjecie, po co? Wyobraźcie sobie przecież, że wszelkie te portale jednak dążymy tutaj do tego, żeby się docelowo spotkać. Nawet jeżeli to się nie zadzieje, nieważne, ale taki jest nadrzędny według mnie cel. Spotkanie. No i po kiego grzyba? Pomyślcie teraz sobie, bo to jest klucz jakby, żeby zrozumieć swój własny błąd. Przypuśćmy, że ktoś jest, nie wiem, czuje się, bo ja uważam, że każdy człowiek jest na swój sposób atrakcyjny, ale czy ktoś się czuje nieatrakcyjny, czy nie wiem, myśli, że jak coś zatuszuje, to będzie to lepiej, bo on nadrobi słowem. Nigdy w życiu, pamiętajcie, choćbyście słowo przepięknie używali przez tydzień, dwa, trzy, miesiąc w stosunku do swojego rozmówcy, to, a nie widzieli się za bardzo, tak, a później się zobaczycie, to uwierzcie mi, możecie darzyć się super emocjami i to najgorsze jest to, że te emocje się pompują. Darzyć się super emocjami pompowanymi przez właśnie tygodnie. Jeżeli wy się zobaczycie w ułamku sekundy, zapewniam was, w ułamku sekundy czar może prysnąć, dlatego, że nie wyjaśniliście sobie sprawy związanej z wyglądem, że wasze zdjęcia były przekłamane, że coś żeście tam naciągnęli, pokazaliście siebie nie w tym świetle tak naprawdę, jakim wyglądacie. To jest potworny błąd, to jest bez sensu. Oszczędźcie sobie tych negatywnych emocji. Tutaj szczególnie apel do kobiet, ale i do mężczyzn tak samo. Wyobraźcie sobie spotkanie z mężczyzną, który przychodzi i widzi na własne oczy, kurde, no nieporozumienie. Co innego widziałem na zdjęciu, inna kobieta przychodzi na spotkanie i co się dzieje? Albo ten facet, jak się domyślam, albo od razu wyeksponuje swoją niechęć, albo wręcz ucieknie przed spotkaniem, albo to spotkanie no, odbędzie się, bo ma w sobie człowiek jakąś tam kulturę i pójdzie i więcej do tej kobiety się nie odezwie. Czy na tym wam zależy? Czy wam zależy na tym jednym tylko spotkaniu, żeby zrobić jakieś zaliczenie, żeby było, że ktoś się wami interesuje? No chyba nie na tym to polega. Ja jestem ogólnie za konkretami. Znaczy później, jak już ludzie się poznają, jak już widzieli siebie, to już są wszystkie chwyty dozwolone, żeby była jasność. O tamtym etapie, jakby kiedy już się zobaczyliśmy, czyli zobaczyli się ludzie i wzajemnie się zaakceptowali, ja o tym nie mówię. Ja mówię o całym anturażu tym, zanim dojdziemy do tego momentu, gdzie się zobaczymy na żywo. Bez sensu jest oszukiwanie ze zdjęciami. Naprawdę jest to kompletny bezsens. Ja to wszystko przerabiałem i wiem, jak kobiety się czują, kiedy są, w cudzysłowie oczywiście, odrzucone. A dlaczego są odrzucone? Bo oszukały. No to po co to robić? No po co? No pomyślcie. Same sobie tworzycie niestety taki negatywny PR i negatywne emocje sobie fundujecie. Jest to zupełnie bez sensu. Szczerość na początku, na tyle tu powinno być. To wiecie, to nie jest Facebook, to nie jest konkurs piękności zdjęcia. Po co dajecie zdjęcia na jachcie? No zastanówcie się, drogie panie, no po co? Nawet jeżeli oczekujecie życia jachtowego, to nie tędy droga. Ja myślę, że jak facet jest, który dysponuje faktycznie pieniędzmi niejednokrotnie obrzydliwymi, bo ja nie wykluczam, że są tacy, no to na pewno oni, poszukując, nie poszukują takiej pani, która marzy o tym, żeby siedzieć na jachcie. No ja nie podejrzewam. Także wy same z siebie odkrywacie w tej roli, w takiej mistyfikacji. Ale co domyślam się,
To jest tak, że trafił swój na swojego. Panie eksponują się w ekskluzywnych okolicznościach geograficznych na jakichś wycieczkach, plus jakieś jachty, plus jakieś cuda, plus przepiękne kreacje. Panowie przypinają przy niejednokrotnie nie swoich samochodach albo wyleasingowanych, gdzie tam jest problem z płaceniem rat, tak? Zegarek, tak jak powiedziałem, turecki za 150 zł, który imituje tylko jakiś lepszy. I chyba ci dwoje ludzi w tej iluzji swojej, którą sami sobie stworzyli w głowie, się parują, bo na tym im zależy chyba, na tej komedii takiej, to jest dla mnie farsa, nie? Ale jeżeli tak to ma wyglądać, no to przepraszam, to moje słowa tak naprawdę, że im więcej konkretu, tym lepiej, nie mają sensu. Wszystkiego dobrego życzę, do następnego razu, niebawem czwarty odcinek, coś kolejnego powiem a propos moich spostrzeżeń. Myślę, że się może podobało, 20 minut minęło, a może nie, nie wiem, dajcie wyraz, jak powiecie, że to kicha, że nie ma sensu na ten temat mówić, to ja przestanę to nagrywać, nie ma żadnego problemu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, pa, pa!